Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali prezes PSS Społem w Kraśniku pani Danuta Guzy, Jacek Kołtun, przewodniczący Rady Nadzorczej PSS Społem oraz kierownik sklepu pani Halina Wojciechowska. Stary sklep został gruntownie wyremontowany. Zmieniono elewację, wstawiono nowe meble, wyremontowano magazyn i co najważniejsze, świeżo, czysto i przyjemnie jest w strefie dla klienta. Aż przyjemnie wejść i zrobić zakupy, a wszystko po to, aby skutecznie konkurować o klientów, postanowiliśmy otworzyć pierwszy w naszej sieci sklep pod szyldem Minigama. Otwarcie takiego sklepu jest niejako odpowiedzią na stale rosnące wymagania i oczekiwania klientów, a zarazem na pewno stanie się konkurencją dla marketów czy sklepów wielkopowierzchniowych. Gama dzięki nowoczesnej aranżacji, przyjaznej kolorystyce oraz logicznie ustawionej ścieżce klienta zmienia na plus nasz wizerunek. Sklep pod szyldem Gama Mini to jeden ze 120 już istniejących w kraju. Lokalizacje są różne właściwie, każda lokalizacja jest inna i każdy sklep jest dostosowany asortymentowo do lokalizacji. Dzisiaj w Kraśniku mamy Minigamę. Minigamy są to typowe sklepy osiedlowe, są to sklepy poniżej 100 metrów kwadratowych, czyli to są takie sklepy, w których robimy codzienne zakupy, klient jest bardzo lojalny, a tym samym wymagający. Dzisiejsze wymagania klienta to przede wszystkim konkurencyjne ceny. W Minigamie nie zabraknie promocji. Co dwa tygodnie mamy nową gazetkę produktową, mamy szeroką ofertę produktów z listy top, które są w naprawdę rewelacyjnych cenach i są to ceny, które są na stałe. Także w tej chwili jesteśmy jak najbardziej konkurencyjni na rynku. Faktycznie, w sklepie łatwo można odnaleźć szukany towar, gdyż wszystkie pogrupowane są tematycznie. Ponadto wszystkie sklepy w kraju mają taki sam układ i taką samą wizualizację. Sklepy tej sieci, czyli sklepy Gamy, mają identyczny wygląd w całym kraju, w całej Polsce, ponieważ tak jak mówiłem na początku, my jesteśmy, że tak powiem, jedną z kolejnych spółdzielni, którzy weszli w ten projekt i tak jakbyśmy się przenieśli do innych miast, na przykład do Chełma, do Zamościa, do Lubartowa, spotkacie Państwo, że tak powiem, identyczny układ jak tutaj w Kraśniku. Mały osiedlowy sklepik, ale to właśnie w takim sklepie robimy najczęściej zakupy. To tutaj znajdziemy pieczywo, wędliny, mięso, nabiał, podstawowe produkty takie jak cukier, mąka, słodycze, napoje. Jest także podstawowa chemia gospodarcza, a także stoisko z owocami i warzywami. Nie zabrakło także stoiska dla dorosłych, czyli alkoholi. Większość sklepu jest samoobsługowa, tak więc klient ma możliwość dotknięcia towaru, porównania z innym, czy chociażby sprawdzenia daty ważności. Dwie kasy powinny zagwarantować, że klient nie będzie stał w długich kolejkach. W Gamie Mini większość produktów to towary znanych i uznanych producentów. Będziemy oczekiwać na efekty z realizacji tej inwestycji i po, że tak powiem, ocenie tych efektów dopiero będziemy zastanawiać się, co robić dalej. Tak więc jest szansa, że kraśnicki PSS z Połem już wkrótce zacznie remontować i otwierać kolejne sklepy pod szyldem Gama Mini, bo połączenie tradycyjnego handlu detalicznego z bardzo nowoczesnymi rozwiązaniami to może być konkurencja dla sklepów wielkopowierzchniowych. Bo osiedlowy mały sklepik zawsze będzie blisko klienta i nikt tak dobrze nie będzie go znał i uśmiechał się do niego z zalady, jak na przykład pani Halinka.